Dzień dobry, dzień dobry, zadanko siódme przed nami z egzaminu ósmoklasisty z 2024 roku. E, przypominam o łapce w górze i subskrypcji kanału, jeżeli masz ochotę. Jeżeli podoba Ci się, jak tłumaczę, no to śmiało zasubskrybuj, bo wtedy będziesz powiadamiany o kolejnych filmach. Jeżeli lubisz uczyć się z filmów, które, które wrzucam, to być może zainteresuje Cię oferta kursu nagrywanego jest w opisie filmu. Zerknij koniecznie. Tłumaczę tam wtedy wszystkie, wszystkie, wszystkie zagadnienia do egzaminu ósmoklasisty bardzo szczegółowo. A co więcej, możesz się po każdym filmiku sprawdzić, rozwiązując testy, quizy i zobaczyć, czy na pewno wszystko rozumiesz. No bo jak się patrzy, jak ktoś tłumaczy, to niby się rozumie, a jak się trzeba za coś zabrać samemu, to może być troszeczkę gorzej, prawda? No i kurs jest tak przygotowany, żebyś ty patrząc na zadanie umiał rozwiązać je samodzielnie, żebyś wiedział, za co się zabrać. No tymczasem zróbmy zadanko siódme. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Iloczyn, no i mamy podany iloczyn, jest równy wartości wyrażenia 3 do 11. Dalej nie czytam, żeby mi kolejny podpunkt, tak jakby, nie zaprzątał głowy. Iloczyn. Co to jest? To jest wynik mnożenia, bo ile się razy coś czynię, czyli razy mnożenie. Yy, mamy to zapisać przy pomocy wyrażenia 3 do 11. No to teraz. Pamiętaj o tym, żeby nie wymnożyć najpierw 3 razy 9, bo kolejność działań trzeba zachować, tak? A mamy potęgę. Więc najpierw byłoby 9 do 5, no ale przecież nie będziesz liczyć na piechotę 9 razy 9, razy 9, razy 9, bo byłoby to bez sensu, prawda? Więc trzeba to zrobić sprytnie i zauważ, że musimy to zapisać jako 3 do 11. No a żeby łączyć ze sobą potęgi, to musimy mieć albo wspólny wykładnik, albo wspólną podstawę i mnożenie albo dzielenie pomiędzy. Czyli zwróć uwagę najpierw, czy rzeczywiście pomiędzy liczbami masz mnożenie albo dzielenie, bo jeżeli masz dodawanie albo odejmowanie, to tych wzorów nie użyjesz. Wtedy wchodzi wyciąganie przed nawias, no ale to na razie zostawmy. No dobra, to chcemy mieć wspólną podstawę, bo widzę, że połączyło mi się to do trójki. Więc jak ja mogę zmienić dziewiątkę na potęgę trójki? No przecież dziewięć to jest trzy do drugiej, prawda? Bo to jest trzy razy trzy. Skoro trójki nie ruszam, to ją na razie przepiszę. Czyli będę miała tak. 3 razy i dziewiątkę zapisuję jako 3 do drugiej, ale ona jeszcze była do piątej. Czyli zobacz, dziewiątka jest tu, a piątkę przepisałam jako potęgę. No i teraz y, nadal mam potęgowanie, więc chcę te potęgi ze sobą połączyć. Trójkę przepisuję i mam tak. 3... I co ja robię z takimi potęgami, które są oddzielone nawiasem? Zobacz. Wtedy je się mnoży, czyli mam 2 razy 5. No i to będzie 10. Teraz chciałabym połączyć yy, wykładniki, bo podstawy mam te same, czyli wykładniki mogę ze sobą dodać. No ale jaki tu jest wykładnik? No nic nie ma, prawda? Jeśli nic nie ma, to jest tu domyślnie jedynka. Ponieważ to jest jedna trójka, prawda? Nie mamy tu 3 razy 3 razy 3 coś tam, tylko jest jedna trójka, czyli to jest 3 do 1, bo 3 do 1 dalej 3, prawda? Więc te jedynki nie musimy pisać wtedy. Dlatego mamy 3 do 11, bo jest 1 plus 10, no i rzeczywiście jest to prawda. No okej, okay. a takie wyrażenie można zapisać w postaci 2 do 5, czy też nie? Musimy sprawdzić. No i tutaj, zauważ, już wszystko, ma w podstawie dwójki, czyli zajmiemy się samymi wykładnikami. Tylko uwaga. Tu jest mnożenie, a tu kreska ułamkowa to inaczej dzielenie. Ale licznik zachowuje się jako taki nawias, czyli myślę, że możemy najpierw zrobić licznik, a później e, zmienić ten licznik, a później wykonać dzielenie, tak? No to tak, zamienimy sobie w takim razie 2 do 8 i 2 do 7 na e, 2 do 1 potęgi tak? Skoro mamy mnożenie, no to znowu zobacz, wykładniki się dodaje. Czyli będziemy mieli 2 do 8 plus 7, to jest 15. Dzielone na, kreska łąkowa to dzielenie, jeszcze raz powtarzam, 2 do 10. Równie dobrze moglibyśmy to zapisać w ten sposób. Zobacz, o tak, nie? I co się dzieje, jeżeli mamy dzielenie tych samych podstaw? i potęg różnych. No wtedy te potęgi trzeba od siebie odjąć. Czyli dwójeczka przepisuje i odejmuje 15 minus 10 to jest 5. No i tak, to jest prawda. Rzeczywiście możemy to zapisać jako 2 do 5. W razie czego yy, możesz to jeszcze zrobić inaczej, tutaj nie mów, że nie, ale myślę, że ten sposób jest najprostszy, czyli sobie połączyć najpierw kurę i podzielić przez 2 do 10. Ewentualnie, gdybyś chciał, możesz zrobić tak, że to 2 do 10 rozbić na 2 do 8 razy 2 do 2, tak? Bo dziesiątkę możemy rozbić na dodawanie 8 plus 2, tak jakby w drugą stronę zrobić i wtedy zauważ, że 2 do 8 się po prostu skróci i będziemy mieli 2 do 7 przez 2 do 2, i tutaj wtedy mamy odejmowanie potęg, tak? No i wychodzi też 2 do 5. Ok, łapka w górę, i do zobaczenia w kolejnym filmie.